Zawsze jako dziecko już pasjonował mnie sport, no więc ze względu na to, że byłem dość wszechstronny, czyli skoczny i szybki, więc trenerzy po prostu widzieli u mnie szansę w dziesięcioboju. Podobało mi się to, zresztą uprawiałem to od bardzo młodych lat, bo od 5. klasy szkoły podstawowej. Ale gdy już właściwie dochodziłem do tych dobrych wyników, gdzie mogłem już coś znaczyć, bo już wygrywałem na dość poważnych szczeblach wśród juniorów, gdzie się okazało, że coś mi dolega. Początkowo bagatelizowałem sprawę, no bo wiadomo, no, treningi były dość długie, wyczerpujące, to po kilka godzin dziennie. Myślałem, że ja chcę jakieś tam. Zresztą tak i inni podpowiadali, którzy w tym już byli dużo lat, że to pewno jakieś naderwanie ścięgien, może nadwyrężenie mięśni. No i tak chodziłem od lekarza do lekarza, no i właściwie utrwalali mnie w tym, że to nie jest nic poważnego. No ale wreszcie za którymś razem badanie wykazało jednoznacznie, że jest to choroba nowotworowa. No i rokowania tej choroby wcale nie były złe. No ale pokątnie się dowiedziałem, że no, to jest bardzo poważny nowotwór. Jasne, że świat mi runął. Choroba nowotworowa, która dotknęła pana Krzysztofa, jest to choroba, która występuje u mężczyzn w wieku 40-45 lat. Jest to dosyć częsty nowotwór. Chcę powiedzieć, że nie jest to nowotwór, który możemy powiedzieć, że w 100% jest wyleczalność. Jest to nowotwór, gdzie wyleczalność jest na poziomie 80%. I niestety trzeba pamiętać o tym, że te 20% chorych nie przeżywa, ewentualnie ma wznowy kończące się zgonem pacjenta. Było coraz gorzej. Później się okazało, że trzeba będzie mnie niestety amputować. Samo ucięcie stopy, powiedzmy, to jeszcze nie jest coś, co mogłoby mnie wyeliminować całkowicie, bo są inne konkurencje, no ale niestety okazało się, że trzeba dalej amputować. Później poszło to na połowie łydki, kiedy już jako tako dochodziłem do siebie, wyniki niestety były niekorzystne na moją stronę. I co kilka miesięcy dowiadywałem się o konieczności dalszej amputacji. No po każdej z kolei amputacji, a było ich w sumie 5, po każdej z nich próbowałem wracać do sportu. Zobaczyłem w telewizji, że istnieje coś takiego, bo do tej pory to nie za bardzo sobie w ogóle zdawałem z tego sprawę, bo nie byłem tym zainteresowany, że istnieje też sport dla niepełnosprawnych. Zacząłem się indywidualnie przygotowywać, po prostu zacząłem bardzo dużo przede wszystkim jeździć na wózku, żeby opanować go, bo nie jest to zwyczajne jeżdżenie, tylko tutaj trzeba pamiętać o tym, że trzeba umieć na nim utrzymywać równowagę przy różnych przechyłach, no więc zawzięcie. Wróciłem się do treningów.
jakoś tak byłem głodny sukcesu takiego indywidualnego. Postanowiłem, że jednak celem moim jest osiągnąć coś w sporcie, nie tylko go uprawiać. Tylko nie rezygnować z dawnych po prostu ambicji sportowych, skoro uprawiam sport, to już na tym najwyższym poziomie.